Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Jora i witam was na odcinku, w którym będziemy sobie ustalać, w zasadzie już jest ustalona, bo to są moje typy, tier listę dla Warhammer Moda 1.4 na bazie podstawowej gry Warlord Battlecry 3. Mamy tutaj wszystkie zestawione, są 16 frakcji w trzech różnych tierach, być może jeżeli jesteście spostrzegawczy, zobaczycie tutaj 5 tierów, jednakże uważam, że żadna z tych frakcji nie należy ani do S tieru, ani do D, czyli żadna nie jest tak mocna, ani żadna tak słaba, żeby należeć do tych tierów. Co więcej, pragnę zauważyć, że jeżeli kilka razy należy do jednego tieru, to kolejność między nimi ma znaczenie, choć ciężko w zasadzie to przyznać, ponieważ jeżeli jakieś frakcje znajdują się w jednym tierze i nawet jeżeli są uporządkowane w tym tierze od najlepszej do najsłabszej, to różnice między nimi są bardzo, bardzo małe. Jeżeli nawet są, no to mogą być niewychwytywalne nawet dla mnie, tak? Jednakże no, zrobiłem to według własnego sumienia, może pod kwestią też matchupów niektórych i liczbą wygranych. No coś w tym stylu, tak? Dobra, przejdźmy więc prosto w to, by nie przedłużać za bardzo. Chcę, by to wideo było w miarę zwarte. Więc zaczynajmy od najlepszego, czyli A-tier. Początek A otwiera frakcja Nurgle Singe, czyli frakcja bogów chaosu w Warhammer Lore. Tutaj ta frakcja no, cechuje się tym, że ma zestawienie bardzo tanich jednostek szybko produkujących się, które sprawiają, że no, możemy ich wyprodukować bardzo dużo. Mają też no, relatywnie dużo HP. Fakt, że kosztują mało, sprawia, że no, nie przejmujemy się tak bardzo stratą jednostek i wysyłamy fala za falą przeciwko przeciwnikowi, który musi obronić się przed jednostkami odpornymi na sieczne, piercing, gdzie niegdzie wpuszczając w to jakieś monstrusy typu hydry właśnie. Więc no ta frakcja króluje w trybie 1v1, ale w grach drużynowych też może być niezła, bo może przesłać dużo surowców swojemu sojusznikowi, może go wesprzeć swoim mięsem. W zasadzie chyba żadna inna frakcja nie potrafi tak zmasować oddziałów na pierwszym poziomie tak skutecznych. Więc jest to też coś. Ma ta frakcja swoje DPS-y. DPS-y typu oczka, których może być naprawdę dużo. No i fakt, dla którego ta frakcja nie jest w S, no to jest taki, że no faktycznie im gra dłużej trwa, no to tym bardziej czuć bezużyteczność tej frakcji. Jeżeli można tak nazwać, powiedzieć o frakcji, która jest tak wysoko, no to jest właśnie powód, dla którego nie jest w S. Drugą frakcją są zwierzoludzie. Frakcja, która potrafi sama na siebie zarabiać i ponownie wysyłać na przeciwnika fala za falą i to coraz większe, jeżeli coraz więcej zarobi. I paradoksalnie, mimo tego, że gory są tańsze niż w podstawce, nie robi aż tak dużo, ponieważ ta frakcja wprawdzie można nawet zdobyć środek, ale no, na początku jeszcze ich potęga nie jest aż tak odczuwalna, natomiast przychodzi moment na przykład w lejcie, kiedy wychodzi większa ilość HP w postaci właśnie razorgorów, którzy obracają z lasshotowanych przeciwników w kamień, który zarabiamy, wydajemy jak chcemy. Zarabiamy złoto dzięki Angor Riderom. I coś tam jeszcze. I metal dzięki zburzonym budynkom. Całość jest naprawdę przytłaczająca, sprowadza się do tego, że no, to wszystko zarabia na siebie, to raz, niszczy bardzo szybko budynki i wszystkiego jest nadzwyczaj dużo, więcej niż powinno, moim zdaniem, i obserwując gry ze zwierzoludźmi było sporo, więc no, jestem jakby, mogę ze spokojem to stwierdzić. Trzecią frakcją w tierze A są leśne elfy i jest to frakcja, w której na przykład już odczuwalne jest to, że na przykład jest kiepska
w trybie 1v1, ale w trybach drużynowych jest po prostu wyśmienita, chyba nie ma lepszej. To, że jest tak wysoko, sprawia też fakt, że na niektóre fajne matchupy w trybie 1v1, w którym jest kiepska ta frakcja, też może wygrać. No i ogrom możliwości wysryw jednostek z dużymi obrażeniami i zasięgiem. Jednakże no, trzeba tym mikrować, jednak nie jest to nic, czego nie dałoby się zrobić, tak? Ogrom możliwości, czyli niebiańskie smoki też, kasterzy, żywotne jednostki z psychologią, regeneracja HP i możliwość opracowania Elcora, chociaż na Warhammer modzie jeszcze się to chyba nie zdarzyło. Więc to są leśne elfy. Kolejną frakcją z tego zestawienia z tieru A jest Norska. I tak, ktoś by powiedział zdanie, że Norska ma połowę swojej mocy, co w poprzednich wersjach gry. I oczywiście to jest prawda, no ten fakt jedynie sprawia, że no, Norska wtedy powinna być dużo wyżej niż jest teraz. No ale usunięto wprawdzie Norsce dochody. Jednak w zamian za to część jednostek jest trochę tańsza, więc no jest to rekompensata z miejsca, obozy są tańsze, ich budynki produkcyjne. Otrzymujemy złoto za każdy zburzony budynek. Jednak mimo wyrzucenia dochodów mamy w to miejsce buffy do morali i oczywiście zostaje ten handel, tak? Możliwość opracowania morali jednak dzięki właśnie dochodom. Ta frakcja nie jest już tak. Nie jest w stanie już tak bardzo smoków masować. Jest w stanie nam może nawet kliknąć Tytana z drobną pomocą sojusznika. Nadal mamy AOE damage z pomocą zmasowanych Marauder Hunterów. No i myślę, że to tyle. No może mieć to. Może ta frakcja może mieć problemy z bardzo dużą liczbą łuczników, jeżeli z taką się natknie. Co może zmuszać przeciwnika do bardzo defensywnego grania. Na początku Norska wysyła bardzo bitne oddziały w postaci właśnie psów bojowych z jazdą maruderów. Jest to bitne, pod warunkiem, że opracujemy do tego buffy i taniutkie. I może pokarać przeciwnika ta frakcja, jeżeli słabo strzeże konkretnych punktów, ponieważ chyba żadna frakcja nie jest tak szybka jak Norska. Na tych etapach gry, w których szybka zazwyczaj jest Norska. Ostatnią frakcją w tierze A jest Khorne Slaanesh, czyli kolejna frakcja przedstawiająca jednostki bogów chaosu. Z najróżniejszymi potworami, których zadanie jest różne. No w zasadzie ta frakcja jest też bardzo mobilna. Z uwagi na to, że bardzo duża część jednostek po prostu lata. Jednak mamy tutaj właśnie narzędzia też dostępne, żeby poradzić sobie z całą grupą przeciwników. Mamy obrażenia żywiołowe i obuchowe, mogące szybko złożyć budynki. Mamy dochody 3. Frakcja bardzo dobra w trybie 1v1, w trybie, no i jest to. No, jeżeli mamy oceniać to przez pryzmat starych aktualizacji, czy chociażby ten na SG, no to w tej chwili Khorne Slaanesh, ta frakcja może skontrować jednostki plagi i całą ich frakcję. Więc no, z pomocą findów Slaanesha jak najbardziej. I to sprawia, że ta frakcja jest w tierze A. Jest to bitne, świetne combat staty, bardzo dobre w NV1. I dzięki właśnie dochodom i dzięki takiemu zbilansowaniu kosztów jestem w stanie stwierdzić, że ta frakcja też potrafi być dobra przeciwko w trybach drużynowych, tak? Dzięki mobilności, żeby zagwarantować na przykład drużynie surowce, kontrolę nad mapą, coś na tej zasadzie. Dobra, przejdźmy sobie teraz do tieru B. I w tierze B mamy już trochę więcej tych frakcji. Jest to tier, który nazywam po prostu zbalansowanym, w którym w kolejnych aktualizacjach będzie najmniej zmian zachodzić w tych frakcjach właśnie.
i to ten tier właśnie otwiera sobie Imperium. Czyli jest to, najogólniej mówiąc, frakcja bardzo dobra co najwyżej we wszystkim, co robi, ale nie najlepsza, i to sprawia, że no są na górze B. I myślę, że to jest dla nich bardzo dobra pozycja w tej chwili. Jednakże mam, powiedzmy, flashbacki po niektórych 3v3 bądź 2v2 właśnie rozegranych na Warhammer modzie 1.4. No też nureczki wojsk przesyłane, mimo tego, że są rzucane tak beztrosko, no to jest trochę dla mnie za wiele. Aczkolwiek powinno się dać to pocisnąć. Nie ma spele ofensywne, nawet jeżeli Imperium je posiada, no to nie są tak nie są tak irytujące jak właśnie błyskawice na przykład u szamanów czy u spellsingerów leśnych elfów. Nie jest to taki burst value. Jednak że mamy tutaj całą masę narzędzi dostępnych i bardzo fajnych w teamplayu, czyli mamy dochód z handlem, mamy leczenie z chorób i zatruć, leczenie ran i narzucanie odporności na ogień. Jednakże do tego się troszkę dochodzi. Na początku nie mamy za wiele obrażeń żywiołowych, więc to sprawia, że nie skończymy tego za szybko i dlatego ta frakcja nie jest w A, a jest w B. O. Kolejną frakcją w tym tierze jest Hrabstwo Wampirów. No i co do tego niektórzy mogliby się kłócić, jednakże są, powiedzmy, taktyki mogące dać bardzo, bardzo dużo w pewnych matchupach, jednakże będące słabe zaledwie w matchupach takich jak na przykład Korn Slaanesh, czy na przykład takie, które lepiej kontrolują mapę, czy właśnie Nurgle Cinch. No ale z jednostkami Nergla, jednostki właśnie wampirów zawsze sobie nie radziły. Tak było zawsze. Więc jest to po prostu kiepski matchup, ale nadal frakcja ma dostęp do klasy jednostek mogących kilka zabić naraz, jednostki pojedyncze semy mogące salować dosłownie smoki, dobre obrażenia przeciwko budynkom, podwójne obrażenia na naszej elitarnej piechocie i uczta Gartoka istotna bardzo, kiedy gramy tą frakcją, tak? Więc polecam. I też dostęp do zasięgowych obrażeń z Plague Claw Catapult. No i to tyle. Kolejną frakcją z tego zestawienia, z tieru B, są Jaszczuroludzie. I Jaszczuroludzie głównie są tutaj. Chociaż są tutaj, aż tutaj, bądź dopiero tutaj. Ponieważ jest to frakcja, która ma całą masę narzędzi fajnych, bardzo przyjemnych w teamplayu, czyli chyba żadna inna frakcja tak dobrze nie supportuje rushu, który zainicjowany zostaje przez jakąś inną frakcję, załóżmy. Aczkolwiek frakcja ta nie ma dochodów i różni się trochę od tych masówek, tanich jednostek frakcji niepotrzebujących dochodu, ponieważ tu są jednostki drogie, tu są jednostki klasy i to może naprawdę bardzo długo pożyć. Problem w tym, że może nas na przykład nie stać na jakimś konkretnym etapie gry. Całość jest na ogół solidna, jednak jednostki mają między sobą synergię świetną i może to świetnie działać w teamplayu. I mamy ponownie tutaj leczenie, kauteryzację, potrójne regenmany. Jednakże ta frakcja może napotkać na kilka przykrych matchupów, no i myślę, że to jest głównie powód, czemu jest to tak nisko, ale do teamplayu moim zdaniem ta frakcja jest świetna. Ogólnego. Idąc dalej, mamy frakcję Mrocznych Elfów i możemy powiedzieć, że nachodzimy już to pole nieco gorszych frakcji. Co potrafią mroczne elfy? Oni specjalizują się w dużych obrażeniach żywiołowych, jeżeli dojdziemy do ich piku mocy, bardzo szybko składają budynki i jest to bardzo spoko. Świetna defensywa, świetne budowanie limitu, jednakże nie ma tutaj większego leczenia. Frakcja wprawdzie ma dostęp do smokoliszy,
jak inne tutaj frakcje, powiedzmy, które wystąpiły w wyższych tierach, na wyższej pozycji. Jednak tutaj staram się trochę usprawiedliwić to, że no, że jest trochę niżej niż na przykład Nergul czy Wampiry. A co do mrocznych elfów, no mogą zostać zdziesiątkowani przez maszyny, nie mają dochodu mimo generacji surowca, jakim jest kryształ, jednakże nadal kosztuje ich to limit, zanim się rozkręcą, wiadomo, mija, jak to chyba w przypadku każdego elfa. No i są w dobrym tierze, ich moc jest jaka jest. No i tyle. No i mają dostęp do harpii. No to jest takie istotne. Kolejną frakcją z tieru B jest rój, co niektórych może zdziwić oczywiście, ale moim zdaniem teraz rój znajduje się we właściwym spocie. Dzieje się to dlatego, że no, frakcja ta jest bardzo dobra w tybie 1v1, jeszcze za sprawą tak zwanego ssania surowców z wrogich kopalń. A jesteśmy w stanie ten trend utrzymać, jeżeli opanowywujemy mapę licznymi, słabymi, lecz bardzo licznymi wojskami wychodzących z mrowiska, apując to raz za razem. Frakcja na początku bardzo dobra, ponieważ jako jedna z nielicznych ma dostęp do odporności na pociski i damage'u ogniowego dystansowego przeciwko budynkom na tak już wczesnych etapach gry, więc no może też świetnie wesprzeć rush, może go zainicjować przeciwko kilku konkretnym frakcjom, przeciwko innym frakcjom z kolei może sobie nie radzić z uwagi na specyfikę swoich jednostek. Jednakże nie jest to, jak powinno się przeliczać pik ich mocy. No, z pomocą os mogą robi to kilka matchupów. No i mają też dostęp do darmowych jednostek w postaci żywiołaków, jednak nie jest to już tak odczuwalne jak w dawnych aktualizacjach i grach. Więc no, to jest spot roju. No i na usprawiedliwienie swojego umieszczenia roju tutaj jest to, że no niewiele rozegrałem gier rojem na 1.4. Rozegrałem 3 gry, ale wszystkie te 3 gry wygrałem. To były solówki. Więc no, tym się usprawiedliwię tutaj. Dobra, kolejną frakcją z tego tieru są krasnoludy. I oczywiście ta frakcja napotyka na pewne swoje problemy, dlatego jest w tej trochę gorszej połowie, wiadomo. Natomiast co pragnę przytoczyć. Krasnoludy. Tak. Po prostu ich czas produkcji z tym trochę sobie nie radzą względem innych frakcji i z tym trochę odstają. Czas produkcji początkowych jednostek. Jednakże nadal te jednostki pozostają klasy z niezłymi combat statami, nie całkiem dobrymi, bo na przykład piechota krasnoludzka nie ma za dobrego kombata, ale coś takiego mieć musi, co nie jest za dobre. No i oczywiście jest to też speed. Ogólny speed całej frakcji, co sugeruje, że no może to całość zostać wykajtowana. No i z początku na pewno playstyle tej frakcji będzie bardziej defensywny, ponieważ nigdy nie będzie wiadomo, kiedy przeciwnik wejdzie z jednostkami, co się stanie. Dlatego warto jest pamiętać o tym, żeby z głową dzielić jednostki, żeby się z głową przemieszczać, ponieważ jesteśmy na spokojnie w stanie militarnie przynajmniej przeskalować bardzo wiele frakcji, nawet te z wyższych tierów. Problem w tym, że trochę do tego dochodzimy i jest to wszystko wolniejsze. Więc no, to krasnoludy. No i ostatnią frakcją z tieru B, może niedoceniane jest to, ale
no, minimalna różnica między tymi frakcjami w ich poziomie mocy jest, moim zdaniem. Więc no, mamy Bretonię jako ostatnią rasę z tego zestawienia. Z tieru B. Dlaczego? No ponieważ trochę nerfów dostali. No mogłoby się wydawać, że dla czarnej kawalerii to świetny buff. Nie przyznanie im podatności na ogień. No ale okupione jest to dłuższym ich czasem produkcji. Jednak ta frakcja ma swoje dobre matchupy dzięki temu. No ale są też słabe, z którymi nie do końca sobie radzi, bądź takie, z którymi jest to drogie. Rasa też niespecjalnie ma obrażenia przeciwko budynkom. Jeżeli chcemy dojść do piku mocy, właśnie grając Bretonią, no to trzeba trochę temu czasu poświęcić. W sensie nie na masterowaniu ich, tylko w trakcie aktualnej gry, żeby poświęcić trochę czasu na rozbudowę, na opracowywanie potrzebnych buffów. No a czas tutaj potrafi być na wagę złota, tak? W takich grach. No dobra. Przejdźmy sobie teraz do tieru C, najniżej punktowanych przeze mnie frakcji. Pierwszą taką z takiego tieru jest są Krasnoludy Chaosu. Umieściłem ich tutaj w tierze niżej, ponieważ no nadal frakcja ma dostęp do narzędzi, jakie żadna inna rasa nie posiada, mianowicie genialne zasięgi mogące z bardzo dużych odległości zniszczyć zabudowania albo je przynajmniej nękać, wywierać presję, zabytować dobre obrażenia przeciwko budynkom. Jednakże problem z Krasnoludami Chaosu jest taki, że no w polu mogą pozostać po prostu zniszczeni. Całość jest droga. Całość jest droga i to odczuwamy i po prostu produkując ileś tam jednostek, przeciwnik może mieć ich więcej i po prostu kiedy dochodzi do walki w polu, no to Krasnoludy Chaosu mogą być najzwyczajniej w świecie zalane, a przynajmniej ich maszyny, które być może próbują być bronione przez golemów, te nie mogą dogonić jednostek atakujących maszyny i wszystko wchodzi w maszyny. No i wtedy taka głupiego robota. Cały czas próba wyjścia czymś w pole i okazuje się po tym, że przeciwnik ma więcej, tak? Więc no... No ale rasa ma zastosowanie swoje w teamplayu. Ma handel i dochody po zwyczajnych cenach. Generuje surowce ze zburzonych budynków dopiero od piątego, dopiero od momentu stworzenia brązowych golemów. Możliwość naprawiania budynków z pomocą magii. Jakieś tam cienie. No i zróżnicowane mimo wszystko obrażenia. Kolejną frakcją z tieru C mamy baśniowe istoty i jest to rasa jakby w porządku na papierze, potrafi generować złoto, ma też dochody, czyli przyjemna do teamplaya, mająca w teorii bardzo dużo synergii między różnymi rasami w grach drużynowych, jednakże to nie do końca wychodzi tak na papierze, a przynajmniej nie w momencie late game'u, kiedy powinni być w teorii najpotężniejsi, to potem okazuje się, że mamy bardzo duży problem z kryształem, w związku z czym to co chcemy zrobić za kryształ w late game'ie, no okazuje się to niewystarczającym, co powinniśmy mieć do wygrania gry. No i no, że pomimo dochodów 3 ta frakcja nie potrafi się tak do końca przeskalować. No i myślę, że to jest główny taki zarzut. No ale dalej da się ograć, tak. Przedostatnią frakcją z tego zestawienia i prawie drugą najsłabszą rasą według mnie w tej grze są zielonoskórzy, bo daje się zauważyć, że tej armii zielonoskórzy nie produkują zbyt wiele na sekundę, nie, na minutę
uznajmy. No co by można było jeszcze powiedzieć? No dużo było gier rozgrywanych, kiedy zielonoskórzy, kiedy na tej frakcji grano właśnie profesją merchanta i jest to beznadzieja, jednak jestem skłonny sprawdzić druciarza na zielonoskórych. Sprawdzałem to na botach i nawet wizualnie widziałem, że jest tego więcej i więcej HP w terenie. Jednakże nadal, mimo to, no, dzieje się tak za sprawą pewnych wyrzeczeń, no jednak tego, że jakiej profesji byśmy nie wybrali, no to frakcja nie ma dostępu do większych narzędzi dobrych w teamplayu. A mówię tu przynajmniej o jakichś na przykład leczeniach. Jest tutaj harpia, tak? Jest harpia w tej frakcji, natomiast nie ma leczenia, nie ma szczególnie mocnej psychologii, a za to psychologia na nich samych działa bardzo dobrze i mocno ich to kontruje przez niskie resisty i przez to, że efekty psychologiczne działają na nich dłużej, dwukrotnie dłużej niż na każdą inną frakcję. Po prostu żadnych leczeń, żadnych perspektyw late game'owych. No i liczenie na to, że no, uda się nam zblabować tak bardzo, że przeciwnik nie będzie miał jak tego zeprzeć, a przeważnie jest w stanie, bo no tutaj nie ma też dochodów ani handlu. Wyprodukowanie pierwszych jednostek, które będą w stanie zarabiać kamień, zaniszczone budynki, no to fajnie też ponownie brzmi na papierze, ale trudne jest do wyegzekwowania w praktyce. I ostatnią frakcją, najsłabszą w Warhammer Modzie 1.4 są wysokie elfy. Dlaczego się tak dzieje? Niby frakcja posiada całą masę rzeczy bardzo przyjemnych w teamplayu. Czyli mamy leczenie, mamy dochody 3 z handlem, mamy jakąś tam psychologię za sprawą jednorożców, jednak ta psychologia od niewyekspionych jednorożców nie jest wybitna. Natomiast no, ta frakcja może cierpieć na początku, kiedy jednostki wolno wychodzą. Nawet jeżeli mamy dochody, no to nasze jednostki są tak drogie, że nie mamy ich za wiele, a przeciwnik, kiedy najczęściej ma środek przeciwko wysokiemu elfowi, no to jednak ma kopalnię i to jest jakaś rekompensata. Potrafi z całą masę tańszych i efektywniejszych jednostek stworzyć do tego, żeby po prostu wysokiego elfa zalać. No i no, reasumując, wysokie elfy mają po prostu za mało i mogą mieć mniej niż każda inna frakcja na konkretnych etapach gry. I no, to jakby jest główny zarzut i jakby główny problem, jeżeli chodzi o balans frakcji właśnie w tym modzie. Główny i jedyny chyba tak naprawdę, bo matchupy już zdążyły się utrzeć jako tako, tylko problemem są liczby, matematyka. W zasadzie już była, bo mam nadzieję, że od kolejnej aktualizacji się to zmieni. No i tyle. Tyle właśnie moim zdaniem na temat tier listy. W kolejnych odcinkach właśnie będę pokazywał jakieś gierki, albo przedstawiał proponowane zmiany dla aktualizacji 1.5, albo po prostu przedstawiał patch noty i przedstawiał frakcje, które przejdą większy rework. To tyle z mojej strony. Ja byłem Jora. Trzymajcie się i na razie.